Cześć moi drodzy, jestem dzisiaj w Warszawie, w dość nietypowym miejscu, bo w studiu detailingowym White Detail. Przyjechałem tutaj, żeby pokazać wam bardzo ciekawe auta, jedno z nich widzicie za mną. Jak pamiętacie, na jednym z naszych odcinków poznaliście mojego kolegę, który zamienił Suprę MK4 na MK5. Wiele osób komentowało to na różne sposoby, że to był najgłupszy wybór, inni mówili, że bardzo dobrze, bo dobre auto zmienił jakby starsze na nowsze i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj chcę, żebyście poznali osobę, która zrobiła jeszcze inny manewr, jeszcze ciekawszy, bo moim dzisiejszym gościem jest Łukasz, który nie zamienił MK4 na MK5, postanowił pozostawić sobie obie. Moi drodzy, oto Łukasz. Piękny Łukasz i jego piękna Supra, jedna i druga. Najszczęśliwszy człowiek na ziemi, czy to prawda? Nie, brakuje MK3. Nie wiem, czy MK3 byś chciał, no to liczę na to, że może kiedyś to zrobisz. Słuchaj, może zacznijmy od jakichś podstaw. MK4 była pierwsza, tak? Pierwsza miałeś MK4. No to może opowiedz mi, dlaczego wszedłeś w posiadanie tego samochodu i co chciałeś z nim zrobić? Marzenie od dziecka. Skąd się wzięło? Nie wiem. Pytasz o to jako chyba 10. osoba już. Okay. Natomiast nie potrafię sobie tego przypomnieć. Pewnie trochę Szybcy i Wściekli, pewnie trochę Getaway niż Stockholm. Okay. No i udało się. W 2015 roku, w styczniu, udało się nabyć MK4 z Anglii. Pierwsze pytanie właśnie, w jakiej ona była wersji? Bo to zawsze każdy chce wiedzieć, czy Twin Turbo Automat. Twin Turbo Automat Anglik. Anglik, czyli UK Spec, tak jest. Dobra. Przekładki nie dokonałeś, zostawiłeś oryginalnie z kierownicą po prawej stronie, natomiast zrobiłeś przekładkę na manualną skrzynię. Tak. Jest to druga manualna skrzynia w tym aucie. Pierwsza była z Nissana 370Z, a teraz jest BMW 335i. O, okej. Manualna skrzynia z 335i. A czemu ta z Z-ki? No, jakoś to nie działało jak należy w tym aucie. Okay. Dlatego był dwutarcz, który działał bardzo zero-jedynkowo i stwierdziliśmy, że pójdziemy sprawdzoną metodą. Okej, okay. Na skrzynię z BMW. To już jest chyba standard, że wsadza się części z Niemców do japońskich samochodów, bo działają. Nie? Bo działają. Świetnie. Dobra, auto masz 5 lat. Ja pamiętam ją na Japfeście w 2016 roku, jak pierwszy raz nią przyjechałeś, była w takiej Plastic Deepie. To jest uwielbiana rzecz. Camo, w takim biało-szaro-czarnym camo, czy jakoś tak. I to auto wtedy, pamiętam, że narzekałeś, że stylistycznie dużo jej brakowało, nie? Zdecydowanie. Ona w ogóle przyjechała z Anglii, była cała czarna, bazowo. Potem miała pójść cała w nowy lakier, natomiast czas zweryfikował to wszystko i stwierdziliśmy, że jest zima i musimy przygotować się na wiosnę. I zrobimy coś głupiego w garażu z kolegami. No i tak powstało camo w 3 dni bodajże. Okej, w 3 dni zrobiliście camo na Suprze. No ale wyglądało, z daleka wyglądało to fajnie. Z daleka tak. Typowa 5-metrówka. Okej, i postanowiłeś, ja pamiętam, że zanosiłeś się, że zmienisz kolor. Wahałeś się lakier czy folia? Tak, miał być lakier, który jest w komorze silnika, czyli niebieski z nowych Lexusów, nie pamiętam nazwy. Natomiast znowu czas nas pogonił i stwierdziliśmy, że na jeden sezon ją okleimy. Natomiast tak się spodobało, że zostaje. Okej, spoko. To, czyli tymczasowa oklejka stała się permanentną oklejką. Tak, spoko. Co to jest za oklejka? Może zacznijmy od tego, ja sobie też przejdę z drugiej strony, żebyś trochę wam pokazać ten kolor. Opowiadaj, co to jest za kolor, jakiej firmy. To jest folia 3M Deep Space, która bardzo wiernie odwzorowywuje Midnight Purple ze Skyline. No właśnie, z tym mi się kojarzy przede wszystkim. Taka ciekawostka. Kleisman, który składał to auto, polakierował mi kilka elementów, jakiś korek przy klamce, czy zaślepka tylnej wycieraczki Midnight Purple kamelonem i okazuje się, że jest punkt identyczny. Okej, faktycznie. Kto? Dekiel zaworów chyba masz w tym kolorze. I dekiel zaworów też jest. Okej, spoko. Body, czy to jest fabryczne body, czy co tu się dzieje? Co się wydarza? To jest Redox. Polski Redox. Polski Redox. Polski Redox. Polska kopia body Redox. Tak, czyli przedni zderzak Redox, progi Redox, tylne spacy oryginalne OM z pakietu jakiegoś tam bodajże Aero, plus dokładki progów Time Attack Customs i tylny dyfuzor, kopia chyba Auto Shine'a bodajże. Okej, pozwolę sobie podejść. No, dokładnie. Chociaż ja zawsze na ten dyfuzor mówiłem, że to jest top secret, ale czy a to może jest prawda, top secret. Czy nie? Jest kilka wersji. Okej, skrzydło, to jest fabryczne, to jest karbon, to jest jakiś fabryczny? To jest TRD. Skrzydło TRD, ale to jest faktyczny karbon, czy jakaś okleina? Tak, to jest karbon, który został skrzywdzony kiedyś przez Anglików i jeszcze nie został przez nas naprawiony. A, czyli tak przyjechała do jakby tak, w twoje jest. Ręce do Polski, jeszcze już z tym skrzydłem. Spoko. Czy to są oryginalne lampy, bo chyba są jakieś różne? Czy... Oryginalne polifty. Oryginalne polifty, tak. Aha, no to właśnie to są te ładniejsze, tak? Tak. Jak rozumiem. Dobra. Mamy body kit, mamy folię. Opowiadaj o kołach, co to jest, bo koło w tym aucie jest no grube i naprawdę poważne. Work CR2P.
19 cali, 10,5 cala tył szerokości, przód 9,5 bodajże. Mhm. Spoko. Nie było problemu chyba, żeby to upchnąć. Był ogromny. Spokojnie. Był ogromny problem. Był ogromny problem, bo ET jest raczej pod jakieś whitebody, więc tak, tył wahacze custom, cięte spawane, przód... Wahacze, tak? Musiały być cięte spawane? Kurczę, przód... czego to ci ludzie nie robią, żeby felgi upchnąć? Nie, to zawsze podziwiam. To jest magia Heismana, on takie rzeczy robi. Okay. Przód regulowany wahacze odcinka, ale jakie to ci nie powiem, jakieś japońskie, cholera wie. Okej. Jakieś wahacze, generalnie trzeba było nakombinować, znaczy rozumiem, że kombinacje były po to, żeby kąty zrobić, tak? Żeby się felgi schowały, czy żeby nie było kamberu. A żeby nie było kamberu? Żeby nie było kamberu. Bo nie chciałeś kamberu, okej. Ja nie chcę chciałeś trakcję. Tak. Bardzo dobrze, moja szkoła. Plus, plus brak nadkoli przód i wycięte ranty z tyłu. Aha, okej, wycięte jeszcze ranty z tyłu. No to grubo, trochę roboty. Dobra, jak zaglądam w koła, to też widzę hamulce z tyłu, wydaje mi się, że to jest fabryczny. Fabryczny hamulec z twin turbo. Z twin turbo, okej. A z tyłu widzę, z przodu widzę coś większego. Mój strzał, że to jest Q7 i tak dalej. Q7 Cayenne, czyli ZR18 Brembo 6-tłok. Okej. Okay, starczą z ISF-a. No, dokładnie. 360 mm chyba? 360. Chyba najpopularniejszy Big Break Kit do Super, Nissanów i tak dalej tak, istnieje. I do tego DS2500 Feroba. Okej, okay, spoko. Czyli to samo, na czym ja jeżdżę na torze Poznań w tym momencie. Dobra. Zderzaki omówiłeś. W tym momencie, jak widzę, nie masz swojej karbonowej, swojego speedera, który gdzieś tam czeka na poprawienie, tak? Brakuje kanarców i speedera karbonowego. Niestety pod wpływem słoneczka nam się lakier bezbarwny utlenił. Okay. I trzeba to polakierować, nie zdążyliśmy. Dobra, mamy omówione wszystkie rzeczy związane z tym, co dzieje się z zewnątrz. No to zobaczmy jeszcze samochód w środku, co zrobiłeś w środku. Więc tak, mamy w zasadzie oryginalne wnętrze czarne, które jest dosyć rzadkie, plus fotele Mirko XL oprzyte na zamówienie. XL? XL. Dla dużych, tak. Dla dużych ludziów. Problem jest z przelotkami, bo wypadają w innych fotelach wypadają na wysokości łopatki, co jest raczej średnio zdrowe przy dzwonie. No. Rollbar aluminiowy Carbinga. Aha. Zegary Greddy, jakieś szycia boczków custom, też tam Kraś nie załatwiał. Szycie boczków, bardzo fajne fotele. No, mi się Alcantara podoba, no, Alcantara to jest mistrzostwo, ja to uwielbiam. Kiera personala. Wszędzie chyba... dominuje, jest, że tak powiem, ta wiodąca żółta nić i żółty dodatek wewnętrzny. Tak, plus jeszcze gałka też lakierowana na Midnight Purple. A, no faktycznie, czy ją pokażę z bliska. Proszę bardzo, lakierowany Midnight Purple. I autograf od pana Nakajego. Nakaj-san był tutaj. Byłem tutaj, Nakaj-san. Spoko. No dobra, zarąbiście. Bardzo fajnie to wygląda, szczególnie te fotele mi się mega podobają. Połaprzywane pasy RRS-a, z tyłu fabryczna skórzana kanapa, git. Przejdźmy w takim układzie do silnika i do tego, co dzieje się pod maską. Otwieraj maskę. W tym momencie wszyscy zdejmują gacie przez głowę. O Boże, 2JZ. Wszyscy kochają 2JZ, jak tego nie kochać? Czy ty kochasz swojego 2JZ-a? To jest trudna miłość. To jest trudny związek, tak? Toksyczny. Bardzo. Jak ktoś wie coś na ten temat, miałem airbaga, nie? Dobrze, opowiadaj, coś tu się wydarzyło. Czy to jest fabryczny silnik, który tutaj był przede wszystkim? Tak, to jest... Znaczy, w sensie inaczej, słupek, czy jest fabryczny ten, co tutaj był? Blok już nie. Blok już nie, okej. Blok już nie, blok się poddał. Natomiast co to jest? GTE, zakute, poskładane na nowo. GTE, czyli to jest dla osób, które jakby nie są w tym biegłe, to znaczy fabryczny silnik z turbo, tak? Tak jest. Bo często zdarzają się, że GE uturbione, czyli wolno ssący z turbo, czyli fabryczny GTE z turbo. Świeżo zakuty, góra, głowica po obróbce, wałki Briana Crowera, tytanowe sprężynki zaworowe i talerzyki, no i tam... Parę innych. Parę dodatków. No na pewno jest singiel, duży singiel zamiast dwóch fabrycznych turbin. No to chyba jest absolutny klasyk w każdej suprze. Jeszcze nie taki duży. Jeszcze nie taki duży. Będzie. No powiem ci, że dopiero będzie większy, tak? Rozumiem, że planujesz większe turbo niż to, które jest obecnie. Tak, to jest 30, ma być. A, ta 30 ma być... wygląda na duże, no ale dupę masz dużą tej turbiny, chyba że ten kost taki wielki. To jest 1,06. No to ogromna. A ma być 35. Okej. Okay. Laga masz przy tak dużej dupie? Masz laga, czy. Lag jest, ale nie jest powodowany turbo, tylko raczej problemami z coolerem. Okay. Takimiś innymi, takimi dziwnymi rzeczami tutaj. Okej. Okay. Kolektor wydechowy custom, czy jakiś... Custom. Okej, okay. Customowy kolektor wydechowy. To... Wydech pewnie z 3,5 cala. 3,5 cala. Okej. Okay. Przelot. Okej, okay. Głowica zrobiona. W tym momencie jaka moc?
560, 70. 560 i jaki newton? Pewnie pod 700? 650 newtonometrów. To jest właśnie ta różnica pomiędzy RBK-ami a JZ-ami, że przy takiej samej mocy JZ-y najczęściej generują o około 100 newtonometrów więcej i dlatego do motorsportu, do driftu, no i generalnie nawet do upalania ulicznego wybierają ludzie te silniki JZ, no bo po prostu dają większy newton, po prostu trzepią mocniej, a że są teoretycznie debile odporne i nie powinny się w ogóle psuć. A jednak. No dobra, no, czyli mówisz, że miałeś jakieś przeboje. W skrócie? Okazało się, że ten silnik wcześniej w Anglii był tu lejowany i naprawiany. On przejechał zakuty. Mm-hmm. Zrobiliśmy rewizję, złożyliśmy go z powrotem, przejeździł 500 km i się poddał. Okej. Więc trzeba było go poskładać na nowo. Teraz jest cały odbudowany od zera w zasadzie. Mm-hmm. No i do 3 dni temu miałem nadzieję, że tak będzie, ale trzeba go ponownie rozebrać i przejrzeć. Po raz już nie wiadomo, który. No okay. Ale ja chciałem jeszcze 2 słowa dodać od siebie. Dlaczego ten odcinek zaplanowaliśmy już ponad rok temu i ponad rok w zasadzie zakładałem, że go nagramy dużo, dużo szybciej, ale widzicie, zgrać się, żeby te 2 samochody jeździły jednego i tego samego dnia w jednym i tym samym miejscu, to nie było proste. I to jest właśnie historia z tuningiem na grubo, kuciem silników i tak dalej. Niestety tak to wygląda. Czyli w tym momencie rozumiem, że czekać się jakaś kolejna rewizja i tak dalej, bo tak to już jest z tymi autami. Rewizja, zmiana kolektora, zmiana turbo, zmiana kulera i strojenia. A, czyli to tak, głupio by było otworzyć silnik i go wyjmować, tak. I żeby mu nie dołożyć koksu. No plan jest na tam takie 750 powiedzmy. No, jak to w Suprze, nie? Tak. No, wiadomo, no. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, ale jednak po posiadaniu kilka lat R34 już rozumiem, dlaczego ten samochód musi mieć 700 koni. No Supra, która nie podnosi trójki z gazu, no to obciach. No, dokładnie. Spoko, no i grubo. Dobrze, mamy wszystko, wiemy wszystko o tym samochodzie. Powiedz mi, jak się tym samochodem jeździ? Zawsze ludzie pytają, jak się jeździ z kierownicą po prawej, jak tobie się jeździ tym samochodem? Wtedy, kiedy jeździ oczywiście. Z kierownicą po prawej stronie absolutnie żadnego problemu, nie sprawia mi to żadnej różnicy i teraz już na tym stepie jeździ się super, bo BRT wystroiło tak, że można tym jechać w zasadzie jak MK5 spokojnie i nic się nie dzieje. W sensie bezpiecznie na co dzień, normalnie nie szarpie, nie prycha. Wolne obroty normalne. Tak, problem jest tylko taki, że to jest krótki dyfer z automatu, więc 6. bieg, 4000 obrotów, jedzie się 140 na godzinę. O kurczę. Więc trasa na Japfet była taka, zwłaszcza bez klimy. A no właśnie miałem pytać, czy klimę, no klimy nie ma. Klimy nie ma, ABS-u też nie ma. Okej. Okay. A tak poza tym super. Okej, spoko. No to co? Miałeś kilka lat MK4, wszedłeś w posiadanie tego, co stoi tam z tyłu. Jak to się stało, że kupiłeś MK5 nie zamiast, tylko też? To jak wszystkie decyzje w moim życiu, bardzo przemyślane. Okay. Czyli zadzwonił znowu Kleisman, pozdrawiam Marcina i powiedział, że ruszają zapisy na MK5, okay. Więc może byśmy zamówili i od razu ją pocięli na Japfest i zmodyfikowali. Taki był plan. Więc przespałem się z tym i rano stwierdziłem, zamawiam po prostu, okay, do kompletu. To był moment. To był moment. To były sekundy. I zamówiłeś, czy Supra MK5, może przejdźmy do niej, bo będziemy teraz o niej opowiadać, czy Supra piątej generacji, w której w posiadanie wszedłeś, czy ona jest dokładnie taka, jak miała być? Miała być w takim kolorze, czy chciałeś w innym kolorze kupić? Miała być dokładnie w takim kolorze. A, czyli chciałeś od samego początku żółtą. Czyli ten żółty kolor z tymi żółtymi, no tak, bo te żółte nici były zanim jeszcze to auto kupiłeś, więc jednak to uwielbienie do żółtego było. Czy co? Przypadek? No nie sądzę, nie? Spoko, bo ja na pewno bym wziął szarą, no ale ja już jestem takim nudziarzem, lubię szare samochody. Natomiast no ciekawe, no jeżeli chodzi o, ja ci też jedną rzecz szczerze muszę przyznać, jeżeli chodzi o żółte samochody, to jest jeden z bardzo niewielu żółtych samochodów, którymi robi. Chyba jeszcze tylko żółty GTR, jak ktoś ma dobrze zrobiony, to też dobrze wygląda, ale naprawdę na żółty samochód jest super, no bez obciachu. No teraz musisz opowiedzieć mi, co zrobiłeś z Suprą generacji piątej, którą masz od ile? Od roku? Od roku dziś. Od 21 sierpnia poprzedniego roku. No, dokładnie. No to mamy rok z hakiem. Moi drodzy, Toyota Supra piątej generacji, 2019 rocznik, pierwszy wypust, tak? Bo załapałeś się na ten pierwszy, najbardziej pożądany rzut, kiedy się zabijali, to była decyzja, że tak powiem, godzin, kwestia godzin, żeby ją dorwać, nie? Przez to, że się z tym przespałem, to i tak miałem problem, żeby ją zamówić. Tam trzeba było się mocno napocić, żeby zdobyć ten slot, bo wszystko się rozeszło w zasadzie w ciągu jednego dnia. No, dokładnie. Prawie jak bilety na Tomorrowland. Nie wiem. Okej. No i dobra, wszedłeś w posiadanie tego samochodu, odebrałeś, przejechałeś się. Pierwsze wrażenie. Mega grzeczny samochód. Okej. Okay. Mega spokojny, mega komfortowy, mega cichy. Dlatego skończyło się właśnie tak. Okej, okay, tak jak wszędzie, czyli nie pozostało serią, nie było takiej opcji. Mocowo, czy mocowo ten samochód fabrycznie cię zadowalał? Czy to był mus, żeby coś w nim zrobić, czy było okej? Okay? Było okej, okay, ale... Thank you.
choroba zawodowa. To, tak? Kto zostawia seryjne auto, zwłaszcza Supra. No, okej, okay, spoko. No niektórzy lubią, bo wiesz, bo gwarancja, bo wszystko, bo coś tam i tego typu rzeczy, nie każdy chce. Co zrobiłeś z rzeczy takich, no, mechanicznych? Tak? Mhm. Downpipe, wydech, dolot program. Okej, okay. I to dało? Czyli klasyk. Przed dolotem wyszło 480 koni, teraz pewnie około 500 po korekcie będzie. Okej. Okay. Fabrycznie ma 300? 360 z bonusem. 360, okej. Okay. Czyli pod 500 koni? Tak, i niuta tam jest sporo, prawie 700 chyba. O kurde, 700 Nm, spoko. Skrzynia, jak to się mówi, skrzynia z BMW-ki, zresztą wiele innych rzeczy z BMW-ki. Jak wszyscy będą oczywiście tutaj nam komentować i wspominać, czy sprawdza się, dobrze działa ta skrzynia? Bardzo dobrze. Nie ma żadnych problemów. Trakcji nie ma w ogóle? Nie ma w ogóle trakcji? Nie. Ja myślałem, że w tym aucie to jest trakcja absolutna. Na Poznaniu, jak dogrzejesz oponę, tak. Na ulicy taką pogodę potrafi piąty bieg podnieść i zamrygnąć. Co ty gadasz? Automatyczna skrzynia, która ma tak zaawansowane programy, jeżeli chodzi o trakcję. Mówisz? Bardzo duży newton z dołu, więc jest z tym problem. A, no. Kurde, niesamowite. No też duży silnik, kto dzisiaj 3 litry turbo w tych czasach jeszcze produkuje w autach takiego segmentu. Kolejny temat, no wizual. Tu ten samochód bardzo ciekawie wygląda, no nie jest to seryjny samochód. Co tu się wydarzyło, jeżeli chodzi o jakieś body, jakieś zmiany? Pierwsze, co się wydarzyło, to dystanse. Okej. Okay. ZRC Customs. Mhm. Potem sprężyny HR-a. Mhm. A następnie pakiet Maxtone. Okej, okay, czyli glebunia na sprężynach, dystansik, żeby wypchnąć, pakiet Maxtone. Twoja Supra była chyba jedną z pierwszych na tym pakiecie, czy pierwsza? To było auto, na którym oni zaprojektowali w ogóle ten pakiet i jako pierwsza dostało. Okej, okay. I ten pakiet Maxtone składa się, widzę, ze splittera, z takiej dokładki z przodu czarnej, bardzo fajnej. Z boku, widzę, są dokładki progów. Tył dokładki dyfuzora. Tył mamy, jeszcze pokażę najpierw, tak, dokładnie, dokładki tylnego dyfuzora, czyli mamy tutaj, to mi się bardzo podoba, nie? To też jest, to jest w ogóle tak, rewelacja. Takie coś bym chciał w mojej Zetce, żeby było do spoilera doklejone. I to, tak? I górze to się nazywa. Jak to się nazywa? Chyba Vortex, tak. Przynajmniej na Evo to się nazywało. Okej. Okay. To jest taka nakładka na szybę. Tak to dyskusyjny nazwę. Temat. Okej, okay, spoko. No i koła, widzę, wleciały znanego, lubianego producenta Felgini, znienawidzonego przez niektórych, lubianego przez tych, którzy cenią sobie efekt przez cenę, że tak powiem. Czyli JR-y, no szkoda, na pewno będą osoby zawiedzione, że to nie są oryginalne RPF-y, no ale z drugiej strony, jeżeli to są koła na tor, bo ja z tego co kojarzę, to jest twój setup na tor. To jest setup do upalania, który został tymczasowo na ulicę, bo czekamy, aż znajdzie się coś fajnego w 19 oryginalnego JDM-owego. Okej, okay. No tak, no bo na MK4 jest grube. Grube koło, nie udało ci się po prostu znaleźć do tej pory czegoś takiego sensowego. Ciężko, bo tu jest bardzo wredny rozstaw śrub. Powiedz, jaki rozstaw śrub ma nowa Supra? Taki sam jak nowe BMW, czyli taki sam jak stare Audi, czyli 5x112. 5x112, rozstaw nawet nie że z BMW, z Waga. Z Waga i z Mercedesa. Okej, okay. No masakra, to jest straszne. Znaczy straszne, z drugiej strony mi się wydaje, że ilość kół, paleta kół do grupy Wag zawsze mi się wydawało, że dużo większa jakby i wybór. Ale nie do mocnego tylnopędu. Okej, okay, nie do tylnego napędu, nie z takimi szerokościami pewnie, tak? Spoko. Opony, widzę, że jeździsz, masz tutaj popularnego semislika. Fedek 595 RSRR. Mhm. Bardzo dobrze się sprawdza, polecam. Na zimno też klei, czy musisz dogrzewać? Absolutnie, nie klei. Absolutnie na zimno. Nie klei. No tak, ale to dobrze, że nie klei, jest zabawa. Teraz chciałbym, żebyśmy trochę pogadali o różnicach i o tym, gdyby ktoś miał wybrać z tego jedną, to którą by wybrał. Czekałem jeżeli na to jest pytanie. Sobota, jeżeli jest, wiedziałeś, że ona nadejdzie. Mhm. Jest sobota, jest godzina 19, masz wyjechać na kiwkę na miasto, nie że na randkę z dziewczyną czy coś, po prostu polatać z chłopakami. Masz dwa takie samochody, oba są sprawne. Który wybierasz i dlaczego? Oczywiście, że MK4. MK4 wybierasz? Tak, no fun factor jest jakby nieporównywalny. Co takiego dzieje się w MK4, czego nie ma w MK5? Jest ogień. Po ogień w szopie? Jest, tu ale musisz go nam dzisiaj pokazać, wiesz? Dobrze, pokażemy. Dobrze. Bartek będzie zachwycony. Widzowie ostatnio nas zjedli za to, że nie odpaliliśmy Subaru, więc będziesz musiał nadrobić za ostatnie damy radę. Damy radę. Spoko, ale to też najcichsze nie jest. Wiesz, to też dobrze robi. Czemu nie chcesz tym żółtym pojechać sobie? No, czemu wolisz? Automat taki grzeczny, nowy. Okay. Wysiadasz, nie śmierdzisz olejem, spalinami. Bez sensu. Czyli de facto piątka jest twoim bardziej daily. Typowym daily. Po prostu typowym daily, okej. Okay. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawa opcja. Znaczy w sumie, jakbym miał takie samochody, to prawdopodobnie robiłbym dokładnie tak samo.
Chciałem wam pokazać, jak wygląda robienie profesjonalnej miniaturki. Profi światło. Nie no, pokinam za 10 tysięcy oświetlenie, jak można 3 telefony. Dziękuję wam bardzo. Moi drodzy, zgodnie z obietnicą teraz przetestujemy wydechy, przetestujemy cold start, jak brzmią te auta, a ja czekam od was na komentarze, które auto według was brzmi lepiej, piątka czy czwórka. Zobaczycie zaraz sami, bo obie mają porobione świetnie wydechy i obie brzmią naprawdę dobrze. M4, ale M4 to zrobimy dla was coś ekstra. Jafes się przypomina. No moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście tym razem usatysfakcjonowani z tego, co zaprezentowały auta w dzisiejszym odcinku. Widzimy się następnym razem. Dzięki za dzisiaj. Na razie. Bye bye.